Zaczynamy od podejrzenia, co słychać u Mateusza. Skąd wracasz? Hej, no właśnie ze sklepu. Wstałem rano, wcześnie, pełen energii, brakło kilku rzeczy. Pomyślałem, wyskoczę. Trochę podekscytowany tulip leżał, zabrałem. Tymczasem Kasia przyjmuje w domu jakieś dziwne pozy na podłodze. Wszystko w porządku, Kasiu? Poranny trening daje endorfiny. Jestem szczęśliwa i jestem podekscytowana. Nie wiem, co będzie wieczorem. Mam nadzieję, że będzie miła, sympatyczna, przyjazna dziewczyna. No i tyle, nie? Bardziej komfortowo czułabym się znowu gotując. Jestem ciekawa, czy osoba też lubi gotowanie, czy jednak woli przygotowywanie. Jak miałem 10 lat, ugotowałem mój pierwszy rosół. Jakoś tak i bardzo smakował. Ponoć kobiety bardzo lubią, jak się dla nich gotuje, także wtedy zacząłem już gotować. Jeśli chodzi o takie podejście, na pewno czegoś bym nie zjadła, no to są, można powiedzieć, takie robaki. Przygotowałem bazę, powiedzmy, do tajskich krabowych ciasteczek, które będę smażył na oleju kokosowym. Na randkę na pewno warto założyć ubranie, które podkreśla twoje atuty. No i przede wszystkim trzeba założyć uśmiech. No i tego, Kasiu, widać, że ci nie brakuje. Muszę powiedzieć, że troszeczkę ponownie jestem podekscytowany. Któż to będzie, prawda?